Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie prowadzę pod tytułem Prowadzenie działań KPP, podział ról ratowniczych. Ja nazywam się Marek Wyrozemski, jestem dowódcą zmiany Biotyrki 3 Warszawa. Natomiast to, co chciałbym zaznaczyć na początku tego szkolenia, jest to, że ja nie jestem ratownikiem medycznym i jakby nie pretenduję do takiego miana. Nie posiadam pełnej wiedzy medycznej, natomiast od 10 lat zajmuję się ratownictwem, dydaktyką w ogóle na zmianie służbowej w jednostce. Dlatego pewne rzeczy obserwuję, widzę pewne rzeczy, z którymi chłopaki mają problemy. I stąd pomysł na taką prezentację. Ona może niekoniecznie pomoże ratownikom medycznym w straży, natomiast strażakom KPP jak najbardziej myślę, że taki materiał pomoże. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, prezentacja jest w formie e-booka. Ten e-book został przez mnie zarejestrowany, ale jakby ma to jedynie charakter tego, żeby chronić prawa autorskie. On będzie udostępniony na jednostki, aby można było swobodnie z niego korzystać. I proszę nie przerażać się, że tutaj jest 93 slajdy, bo większość z nich to po prostu szybko przeskoczymy. Ten materiał jest do własnej nauki, do wykorzystania w jednostkach. I też jeżeli chodzi o taką sprawę techniczną, jeżeli jakieś pytania Państwo będą mieli, to bardzo proszę zapisać je w czacie i na sam koniec spotkania po prostu te pytania odczytamy z czatu i ja postaram się na nie odpowiedzieć najlepiej jak umiem. Tak. Prowadzenie działań podział ról ratowniczych. Ten materiał nie jest materiałem takim dydaktycznym w sensie stricte. On nie zastępuje procedur medycznych i nie zastępuje nauki czynności tych wszystkich materiałów, które do tej pory z KPP poznawaliśmy. Natomiast jest to pewna koncepcja działań, która ma usprawnić nasze działania ratownicze i organizację pracy. Koncepcja zakłada wprowadzenie ról ratowniczych po to, żeby każdy strażak z góry wiedział, jaką rolę musi wejść i jakie zadania są mu przydzielone, tak żeby to po prostu całość była w jakiejś harmonii i była skuteczna. Materiał był przygotowany na bazie doświadczeń naszej jednostki i aktualnych na ten rok procedur medycznych i jest bardzo podobny do takich procedur, które kiedyś wprowadziliśmy sobie w jednostce, które zakładają przydział ról i zadań ratownikom podczas wypadków i podczas pożarów mieszkań. Dlatego każdy ratownik od razu wie, jaką rolę musi przyjąć i jakie zadania ma do zrobienia, jaki sprzęt musi wziąć i w pierwsze minuty działań po prostu są opanowane nawet bez roli kadera na początku. Czyli tak, mamy zespół tych trzech ratowników, trzy role ratownicze. Przodownik, czyli ten ratownik najlepiej zorientowany w KPP i on będzie odpowiadał za te wszystkie zadania, które no takie najważniejsze, czyli właśnie zastosowanie procedur, sprawdzenie czynności życiowych, ustalenie kolejności opatrywania ran czy czynności medycznych, które będzie wykonywał. I za chwilę sobie dalej pomówimy, za co on odpowiada. Drugi ratownik czołowy, czyli ratownik drugi, to jest ratownik, który od razu zajmuje pozycję przy głowie poszkodowanego. On odpowiada jakby za cały kształt wszystkich czynności, które są związane z głową, czyli zarówno z oddechem, z drożnością dróg oddechowych, tlenoterapią, ocena świadomości, rozmowa z poszkodowanym, zebranie wywiadu, ale także obserwacja jego aktualnego stanu i jakichś zagrożeń, które mogą się pojawić, na przykład jakichś objawów wstrząsu, tudzież utraty przytomności, czy nagłe zatrzymanie krążenia. I trzeci ratownik to jest ratownik torbowy. On w pierwszej fazie po prostu ma przygotować sprzęt medyczny i dostarczyć go pozostałym ratownikom do działań. To też za chwilę sobie omówimy, co on dokładnie robi. Przygotowanie takiego zespołu to oczywiście no niezbędny sprzęt ratowniczy, który potrzebny jest do danej sytuacji. Czyli oczywiście to będą rękawiczki, gogle, jeśli potrzeba, maski, przyłbice, ubrania biologiczne.
Torba R1 i teraz taka nowość, którą wprowadziliśmy, to jest mata do pola sprzętowego. Tą matę za chwilę sobie omówimy. I oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, to jeszcze defibrator, szyny, klamera, nosze. Wszystko to, co jest potrzebne do danej sytuacji, powinniśmy ze sobą wziąć. Układ pracy takich ratowników wygląda w ten sposób. Czyli mamy przodownika torbowego naprzeciwko, czołowy zajmuje pozycję przy głowie. Pole sprzętowe za chwilę omówimy. I co robi przodownik? Jego odpowiedzialność to jest przede wszystkim ocena sytuacji, dowodzenie zespołem, identyfikacja zagrożeń, ocena stanu poszkodowanego, mechanizm zdarzenia, czyli wszystko to, co robimy, co ćwiczymy i co też jest na egzaminach KPP, na recertyfikacji. Pierwszy kontakt z poszkodowanym jest właśnie przez tego ratownika, czyli on podchodzi, łapie za głowę, żeby ta osoba się nie ruszała, podchodzi od nóg i sprawdza jego przytomność. I następnie przekazuje tą głowę dla czołowego. Ratownik czołowy w tym momencie już tą głowę trzyma i on odpowiada w całości za stabilizację odcinka szyjnego i za pozostałe czynności, jakby tutaj z oddechem związane. Przodownik oczywiście dalej sprawdza drożne dróg oddechowych, czy nie ma ciał obcych w jamie ustnej, ocenia oddech, krążenie i po udrożeniu dróg oddechowych zgodnie z procedurami sprawdza oddech przez 10 sekund, no i oczywiście krążenie. Jeśli byłaby sytuacja, że podchodzimy do poszkodowanego i obserwujemy silne krwawienie, to oczywiście zaczynamy w systemie, w tym trybie nie ABC, tylko CABC, czyli podejmujemy próbę opatrzenia rany, bezpośredni ucisk na rany, opatrunek uciskowy, ewentualnie staza i potem kontrola czynności i dopiero potem pozostałe czynności wykonujemy. Przodownik wykonuje pełną urazówkę od początku do końca, czyli nie przerywa ich, nie przerywa tych czynności, jeżeli, nawet jeśli wykryje jakąś ranę, to jest coś, co wychodziło często na ćwiczeniach, że jeśli ratownik zauważy ranę, to od razu się na niej skupia, żeby ją opatrzeć, natomiast jakby zapomina potem dokończyć urazówkę, więc o ile ta rana nie jest mocno krwawiąca, nie jest zagrażająca życiu, kończymy urazówkę. Następnie tak, wszystkie wykryte urazy, wszystkie jakieś miejsca, gdzie widzimy krew, to też, co jest ważne, co rzadko ćwiczymy, to jest to, że podsłaniamy te miejsca zranień za pomocą naszego prościkania ubrania i w ten sposób możemy zobaczyć, co tam naprawdę się dzieje. Komunikacja z zespołem, czyli informujemy, co robimy, co stwierdziliśmy, jakie rany są, to za chwilę omówimy sobie, dlaczego to jest ważne. I po urazówce opatruję wszystkie rany z pomocą ratownika torbowego. Jeśli jest sytuacja taka, że jest potrzeba resuscytacji, to oczywiście on pierwszy prowadzi uciski i on dowodzi całością jakby pracy zespołu, dlatego to najlepiej, żeby był najbardziej doświadczony ratownik medyczny. Ratownik albo ratownik medyczny. Dalej, ratownik czołowy zajmuje pozycję za poszkodowanym, przejmuje głowę od przodownika, albo jeśli jest taka sytuacja, że jeszcze ten przodownik czymś się innym zajął, jakieś zamieszanie było, to po prostu sam chwyta tą głowę po to, żeby utrzymać drożność dróg oddechowych i zgodnie z mechanizmem zdarzenia odpowiednio ją udrożnić, udrożnić drogę oddechową. Jeśli to możliwe jest wskazane, to on też odpowiada za to, żeby przygotować udrożenie dróg oddechowych sprzętowo. Czyli założenie rurki ustnogardłowej, ewentualnie iżel albo maska krtaniowa. Dlatego, że jeśli to zrobi, to będzie mógł troszkę zwolnić sobie ręce, na przykład właśnie ustabilizować głowę między nogami, kolanami i jedną rękę na przykład będzie miał wolną do tego, żeby jakiś sprzęt wykorzystać na przykład do odessania treści żołądkowej w jamie ustnej albo krwi. Zajmuje się oczywiście stabilizacją odcinka szyjnego kręgosłupa przy każdej zmianie położenia poszkodowanego i liczy sekundy przodownikowi podczas badania czynności życiowych i oddechu. Czyli zajmuje się całą tą terapią bierną i czynną, rozmawia z poszkodowanym, udziela wsparcia psychicznego, bo skoro już jest przy tej głowie, jest przy uchu pacjenta, to wtedy może swobodnie takie rzeczy prowadzić. Cały czas obserwuje, jak on się zachowuje ten poszkodowany, czy
są jakieś reakcje, czy na przykład się wybudza, albo czy traci przytomność, albo czy się nie pojawiają jakieś krwotoki z jam ciała, albo po prostu jakieś ukryte rany. I w razie potrzeby alarmuje załogę, że coś się stało. Czy właśnie utrata oddechu, czy potrzeba użycia ssaka. No, jest bardzo ważne, żeby właśnie obserwował i komunikował wszystkim, co się dzieje. Dowodzenie stabilizacją odcinka szyjnego to wtedy, kiedy po prostu jest jakakolwiek zmiana położenia poszkodowanego, czyli on odpowiada, on liczy czas. Kiedy przekładamy go na deskę, to on musi pilnować tej głowy jako pierwszy. Ratownik torbowy, on wprowadza taką nowość, którą jest pole sprzętowe. Tak naprawdę znamy to dobrze z ratownictwa technicznego, bo to jest dokładnie taka sama zasada. W pierwszej fazie przygotowuje standardowe pole sprzętowe na płachcie. U nas taką płachtę wprowadziliśmy w jednostce, zamówiona taka płachta została, materiałowa, i ona jest rozmiaru 1,2 metra jako kwadrat. Ta płachta jest wystarczająca, żeby rozłożyć cały sprzęt, który jest potrzebny do takiego działania ratowniczego. I cóż, no kiedy ratownik, przodownik i czołowy badają czynności życiowe, no to ten torbowy ma chwilę czasu, żeby przygotować sobie sprzęt. To jest właśnie ta płachta jak w ratownictwie technicznym. Czyli wykładamy z torby medycznej wszystko to, co będzie nam potrzebne, po to, żeby później nie tracić czasu na szukanie tych rzeczy w torbie medycznej. I też, żeby nie grzebać, kiedy mamy już rękawice na przykład we krwi. To wszystko mamy przygotowane. Trochę tak jak przy operacji, chirurg ma po prostu pełny dostęp narzędzi gdzieś przygotowanych na półce, na takim stoliku i po prostu mówi, co potrzebuje, i ten sprzęt po prostu dostaje. Co może przygotować? Na pewno okulary, rękawiczki. Bardzo przydatne jest, jeśli to jest całe pudełko rękawiczek, wtedy wszyscy ratownicy mogą swobodnie sobie te rękawiczki zmieniać. Jeśli do tej pory nie zostało to rozdane, to oczywiście no, różne są sytuacje, w różnych sytuacjach nas zastają zdarzenia czasami, to po prostu wtedy rozdaję okulary, rękawiczki ratownikom. Pulsoksymetr może sam użyć albo dać przodownikowi, żeby go użył, nożyczki, iżel, rurka UG, worek samorozprężany, defibrylator, zestawy do terapii biernej, czynnej, kołnierze, opatrunki, ssak mechaniczny. I tak naprawdę to jest, co dalej, to jest zależy od tego ratownika, od nas i od zdarzenia, tak? Co będzie nam jeszcze potrzebne? Czy będą potrzebne szyny Kramera, czy coś jeszcze? To wszystko może po prostu być przygotowane wcześniej. I co jest ważne, miejsce tutaj w prezentacji będzie zaprezentowane, gdzie ułożyć to pole sprzętowe, natomiast w której pozycji względem poszkodowanego, natomiast to jest umowne. Dobry układ jest taki, w którym ratownik torbowy czuje się najlepiej, gdzie będzie mu wygodnie wyciągać ten sprzęt i podawać go innym. Natomiast ten układ, który prezentuję tutaj, jest taką sugestią dobrą, bo po prostu ten sprzęt zawsze ratownik czołowy też ma jakiś dostęp w razie potrzeby, może go wziąć. To, co wyszło nam na ćwiczeniach i przy działaniach, to jest to, że no, trzeba pilnować porządku na tym polu sprzętowym, czyli wszystkie opatrunki, które zużywamy, to opakowania powinno się na przykład za siebie wyrzucać nie na pole sprzętowe, dlatego że później dochodzi do sytuacji, gdzie przerzucamy te wszystkie opakowania, myśląc, że tam gdzieś jest schowany opatrunek, a tak naprawdę po prostu przerzucam śmieci. Także ważne jest to, żeby tam po prostu pilnować porządku. To jest przykładowe rozmieszczenie takiego sprzętu, czyli mamy po lewej stronie przy głowie pole sprzętowe i po prawej stronie torbę medyczną, tam przygotowany zestaw do terapii biernej. Tak jak mówię, to jest wszystko umowne, co tutaj położymy, w zależności od zdarzenia. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że ratownik torbowy ma przygotować to pole sprzętowe, ale też myśleć do przodu, czyli co będzie mi potrzebne, co będzie potrzebne przodownikowi. Jeżeli widzę, że osoba jest krwawiąca, no to pewnie będą potrzebne opatrunki. Jeżeli widzę, że jest nieprzytomna, no to od razu zapali się lampka, że może się przyda coś do udrożnienia przyrządowego. I oczywiście druga rzecz jest taka, że trzeba słuchać poleceń przodownika. Jeżeli przodownik mówi, przygotuj mi opatrunek i kodofiks na głowę i on idzie dalej, robi urazówkę, no to w tym momencie
Ratownik torbowy przygotowuje taki zestaw i w momencie, kiedy już będzie udzielać pomocy bezpośrednio za te rany opatrywać, to już taki zestaw będzie gotowy. W momencie, kiedy taki ratownik torbowy już przygotuje sobie ten sprzęt, no to w tym momencie jest wolny, tak? Czyli może swobodnie pomagać przewodnikowi w udzielaniu pomocy medycznej, w opatrywaniu ran, zakładaniu shinkramera i wszystko inne może mu pomóc, dlatego że cały sprzęt już jest wyciągnięty z torby i on po prostu będzie wyciągał sobie go z pola sprzętowego. Czyli podsumowując, jak jest cel szkolenia? To jest ustalenie ról i zadań dla ratowników oraz poznanie czynności, które oni wykonują. Bo jeżeli sobie podzielimy te zadania i wszyscy będą znali te role, to nawet jeśli dojdzie do sytuacji takiej, że będzie trzeba zamienić się tymi rolami z jakiegokolwiek powodu, bo na przykład, nie wiem, przodownik, czyli ten ratownik, który się najlepiej czuje, w wyniku zamieszania po prostu chwyci tą głowę poszkodowanego, już potem no nie będzie tej możliwości, żeby ją puścił, tak? To w tym momencie on się staje ratownikiem czołowym, a ktoś inny przyjmuje jego rolę. Inna sytuacja to jest wtedy, kiedy prowadzimy resuscytację, po prostu musimy wymieniać ratowników i wtedy też wchodzimy w konkretne role, tak? I wtedy każdy wie, za co teraz odpowiada. Jak to wygląda w praktyce? Ja tylko to przelecę tak naprawdę te slajdy, bo nie chodzi tutaj już o same czynności jakby medyczne, tylko co konkretnie robią ci ratownicy. Czyli zaczynamy, przodownik podchodzi, ocenia stan poszkodowanego, mechanizm zdarzenia, czy są zagrożenia dla niego, czy są jakieś siły i środki potrzebne dodatkowe i komunikuje się z kaderem. Jeśli nie ma obfitych krwotoków, na razie taki wariant zakładamy, chwyta głowę do momentu przejęcia tej głowy przez ratownika drugiego czołowego. Ratownik czołowy zajmuje pozycję za poszkodowanym, przejmuje tą głowę i wtedy przodownik nawiązuje kontakt. Halo, czy pan mnie słyszy, czy pamięta pan, co się stało, i sprawdzamy tą czytelność skali FAP. Torbowy w tym momencie ma czas, przygotowuje pole sprzętowe, wykłada rzeczy standardowe takie, które będą praktycznie zawsze potrzebne. No i w zależności od zdarzenia wyłoży sobie resztę. On po prostu ma teraz czas, żeby sobie wszystko przygotować. Przodownik kontynuuje, czyli ocenia drążeń dróg oddechowych, otwiera usta, usuwa ewentualne ciało obce lub przeprowadza odessanie treści płynnej. Czołowy po tych czynnościach udrażnia drogi oddechowe zgodnie z mechanizmem zdarzenia, czyli albo wysuwa żuchwę, albo odchyla głowę i unosi tą żuchwę do góry. Po udrażnieniu dróg oddechowych przez czołowego przodownik sprawdza przez 10 sekund oddech i ocenia krążenie. Czołowy wtedy mu liczy te 10 sekund tak, żeby nie doszło do jakiegoś zakłamania. Torbowy dalej układa sobie ten cały sprzęt na macie i to, co będzie mu potrzebne, to, co wie, że może się przydać, przygotowuje od razu wcześniej. Jeśli po kontroli ABC okazuje się, że poszkodowane ma wszystkie czynności życiowe, czyli taki najlepszy wariant, to po kolei zaczynamy urazówkę. Przodownik wykonuje urazówkę od A do Z. Nawet jeśli wykryje jakieś rany, które oczywiście, tak jak zaznaczam, nie są zagrażające życiu, tudzież nie są mocno krwawiące. Czyli wykonuje urazówkę, komunikuje zespołowi, co robi. Na przykład właśnie sprawdzam głowę, szyję, nie ma urazów, nie ma krwi, przechodzę dalej. Czyli już wiadomo, że głowa obrażeń nie ma. I torbowy myśli do przodu, słucha, co jest potrzebne, jakie opatrunki mogą być potrzebne, na przykład rana klatki piersiowej, ok, to pewnie będzie potrzebny opatrunek zastawkowy. I tak dalej, musi słuchać tego, co się dzieje. Urazówkę zaczynamy od głowy i szyi, patrzymy, czy nie ma urazów, sprawdzamy, czy nie ma krwi na rękawiczkach. I jeśli jest rana, ale nie jest to rana decydująca, jakaś krwawiąca mocno, czy zagrażająca życiu, to pamiętajmy o tym, że po prostu idziemy dalej z urazówką, a nie skupiamy się na tej głowie, dlatego że no, żebyśmy nie przeoczyli po prostu jakiejś rany, która jest w innym miejscu, a jest kluczowa, jest zagrażająca życiu. Czyli idziemy z urazówką dalej, głowa jest stabilizowana, kołnierz nie jest potrzebny jeszcze w tej chwili. Natomiast jeśli czołowy ma taką możliwość, mamy osobę głęboko nieprzytomną, to warto rozważyć, czy nie udrożnić tej osoby przyrządową. Stabilizacja cały czas odcinka szyjnego, rozmowa, jeśli osoba jest przytomna, wsparcie psychiczne i wywiad medyczny, jeśli to jest możliwe. I oczywiście permanentna obserwacja czynności życiowych poszkodowanego i w razie czego alarmowanie załogi, jeżeli jakiekolwiek zmiany parametrów się pojawią.
Kontynuując urazówkę, sprawdzamy barki, sprawdzamy klatkę piersiową, brzuch, miednicę. Tutaj, jeśli oczywiście doszło do uszkodzenia miednicy, to przodownik storbowy musi przygotować, jakby ustabilizować tą miednicę. Tutaj jest przykład akurat tolumeny w folii NRC. Następnie sprawdzamy kończyny dolne. Szukamy odłamów czy jakichś ciał obcych, kończyny górne i nie zapominamy o sprawdzeniu pleców, też pod kątem urazowym. Wszystkie wykryte urazy odsłaniamy, rozcinając ubrania nożyczkami, żeby mieć pełny dostęp do obrażeń i pełny pogląd na to, co tam się dokładnie dzieje z poszkodowanym. Oczywiście, jeśli jest potrzeba, czołowy organizuje sobie tlenoterapię bierną, tudzież no, czynną, to jeszcze za chwilę, jak będzie resuscytacja, ale bierną we wszystkich urazach i objawach niedotlenienia poszkodowanego. Gotowość do reakcji, jeśli cokolwiek by się działo z drogami oddechowymi, za pomocą ssaka, żeby oddessać tą treść. I dowodzi, czyli cały czas pilnuje, żeby ten odcinek szyjny był stabilizowany przy każdej zmianie położenia poszkodowanego. Przodownik, kiedy już skończy badania urazowe, zaczyna zaopatrywanie ran i w tym momencie torbowy też już powinien skończyć rozkładanie swoich rzeczy na macie i we dwóch po prostu wtedy zaczynają opatrywać rany. Przodownik powinien ustalać priorytety ratownicze, natomiast jeśli nie ma takiej pewności, żadna rana nie jest krytyczna, nie jest jakoś mocno krwawiąca, to można przyjąć, że po prostu powinien opatrywać tak jak kolejność badania urazowego, czyli od głowy, barki, klatka piersiowa, brzuch i kończyny na końcu. Po opatrzeniu ran głowy dopiero to jest moment, kiedy warto założyć kołnierz ortopedyczny, dlatego że często no, zatrzymywaliśmy się w badaniu urazowym na opatrzeniu głowy i założeniu kołnierza i jakby traciliśmy czas. Dlatego dopiero po pełnym badaniu urazowym zakładamy kołnierz. I po opatrzeniu rany ewentualnej zakładamy kołnierz. Dobrze, po pełnej procedurze ABC torbowy pomaga przodownikowi wykonywać czynności ratunkowe, opatrywać rany, już jest wolny, ma rozłożony sprzęt. Nie ma potrzeby najczęściej już wtedy, żeby szukał czegoś w torbie. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale większość sprzętu ma wyłożone. Termoizolacja i jakby tutaj przygotowanie do transportu. Przypadek szczególny jest taki, kiedy poszkodowany się nie krwawi, czyli na przykład mamy amputację ręki i mocne krwawienie. Przodownik w tym momencie zajmuje się od razu tym krwawieniem, czyli próba zaopatrzenia rany przez bezpośredni ucisk na rany, opatrunek uciskowy, staza, no i kontrola czynności. Oczywiście ten ucisk będzie taką naturalnie jest pierwszą rzeczą, którą zrobi, bo jeszcze torbowy nie zdąży mu pewnie opatrunku wyciągnąć, także zacznie od ucisku, a dopiero potem opatrunek zgodnie z procedurami. Torbowy nie rozkłada w tym momencie jeszcze pola sprzętowego, bo ważniejsze jest to, żeby konkretnie wyciągnąć opatrunek taki, jaki jest potrzebny do danego urazu. Za to czołowy no nie traci czasu, aż pozostali ratownicy opatrzą ranę, tylko zajmuje pozycję przy głowie i on odpowiada jakby dalej za tą głowę, tak? Czyli za oddech, za wszystko, za czynności życiowe, więc on w tym momencie po prostu sprawdzi te drogi oddechowe, udrożni i zakomunikuje pozostałym, co stwierdził, czy ta osoba oddycha, nie oddycha, co się z nią dzieje. Po zatrzymaniu silnego krwotoku, opatrzeniu rany, ratownicy kontynuują dalej swoje działania zgodnie z procedurami i swoimi pierwotnymi rolami, czyli torbowy dalej rozkłada sprzęt, przodownik ABC, jeżeli nie było do końca zrobione, albo żeby sprawdzić jeszcze raz i urazówkę zgodnie z pierwotną rolą. Drugi przypadek szczególny to jest wtedy, kiedy poszkodowany nie ma czynności życiowych, czyli przychodzimy od razu, on ich nie miał albo je stracił w trakcie działań. Przodownik jako pierwszy prowadzi uciski klatki piersiowej, natomiast torbowy jako odpowiedzialny za sprzęt, on będzie przygotowywał defibrylator, odsłania goli klatkę piersiową, przykleja elektrody. Natomiast z uwagi na to, że użycie defibrylatora jest priorytetowe też przed tlenoterapią, to wtedy czołowy powinien mu pomóc w tym, żeby jak najszybciej tego poszkodowanego podpiąć pod defibrylator. A dopiero w trakcie analizy torbowy przygotowuje
przygotowuję worek samorozprężalny i razem z czołowym podają tlen poszkodowanym. Tu oczywiście warto, żeby zastosował czołowy udrożnienie sprzętowe i torbowy w miarę możliwości w trakcie tych działań, w trakcie analizy, w trakcie trwania resuscytacji dalej przygotowuje to pole sprzętowe, no bo jednak wyciągnięcie tych opatrunków będzie przydatne. Razem z czołowym mogą się tutaj wymieniać, dogadać, kto będzie obsługiwał dalej defibrylator. Przed wyładowaniem defibrylatora oczywiście odsunąć ludzi, odłączyć tlen, wykonać gest rękoma, żeby nikt nie dotykał poszkodowanego. Jeśli jest potrzeba dokonania rotacji, jeśli te działania już trwają jakiś czas, to jest dobry moment, żeby właśnie zamienić ratowników. I pamiętajmy, że właśnie zamiana tych miejsc, no to jest też zmiana ról, czyli jeżeli przodownik przechodzi w rolę torbowego, no to powinien w tym momencie przejąć też jego zadania. A po przywróceniu czynności życiowych ratownicy kontynuują działania znowu zgodnie z procedurami, swoimi pierwotnymi rolami, czyli wracamy do tego, co było wcześniej. To jest podsumowanie takie, mniej więcej podział wszystkich zadań, które przypadają na każdego z tych ratowników. Czy jest to porówno, ciężko powiedzieć, natomiast na pewno pozwala nam zdecydować bądź dobrać zespół według tego, jak się ktoś czuje, tak jak się czuje z KPP, jak się w danej chwili stoi ze szkoleniem, no i też z praktyką, tak jak mu to po prostu idzie. Natomiast jest przypadek szczególny numer 3, to jest wtedy, kiedy no, z jakichś powodów będziemy musieli udzielać tej pomocy medycznej w dwóch ratowników, bo mimo tego, że zawsze powinniśmy dążyć do tego, żeby było tyle sił i środków, ile trzeba, natomiast no, może się zdarzyć, że będzie dwóch i wtedy po prostu no, rolę torbowego przyjmuje czołowy i no, jedyną różnicą jest to, że ma troszeczkę więcej zadań, natomiast w miarę możliwości, jeżeli się da, to ten czołowy może przygotować pole sprzętowe, z którego będą po prostu korzystać obaj ratownicy. I cóż, na zakończenie można podsumować, że no to są dwie nowości. Jedna to jest ta rola ratownicza, która jest trochę takim no tak jak rola u aktora, tak? On wchodzi w tę rolę, więc musi wiedzieć, za co odpowiada, co ma robić, czego się oczekuje od niego. I wprowadzenie tych ról pozwala na to, że właśnie każdy ratownik będzie wiedział, za jaki wycinek działań, taki odcinek bojowy, medyczny odpowiada. Więc to jest rozdzielenie tych zadań na trzy osoby, a nie tylko oczekiwanie, że ten najlepszy no, przodownik, ratownik, on wszystko wszystkim powie, co mają robić. Bo to niestety jest strata czasu pewnie. I druga nowość to jest przygotowanie tego pola sprzętowego, ale ono, tak jak w ratownictwie technicznym, bardzo pomaga, pozwala przyspieszyć działania, sprzęt jest gotowy zawczasu i no nie ma potrzeby przeszukiwania tej torby medycznej przy rzucaniu patronków, tylko użycie po prostu tego, co jest potrzebne. Te koncepcje wymagają ćwiczeń. U nas udało się to od około pół roku ćwiczyć, no i stąd pewne przemyślenia mogliśmy wprowadzić i też ta prezentacja była aktualizowana. Ważne jest to, że to jest tylko koncepcja. Tutaj istotne jest to, żeby przećwiczyć ją u siebie w jednostce, żeby ratownicy sami sobie jakby też to przetrawili i zobaczyli, jak się wczują w tych rolach i może jakoś muszą sobie zmodyfikować. To jest mówię, taka otwarta koncepcja, która moim zdaniem bardzo dużo pomaga, szczególnie tym ratownikom, którzy po prostu troszkę się gorzej czują albo nie są po prostu aż tak sprawni jak ratownicy medyczni. Dziękuję za uwagę, to już właściwie jest koniec prezentacji. Jeśli jakieś materiały Państwa interesowały, to też są dostępne mojego autorstwa na stronach internetowych. Jeżeli Państwo macie teraz jakieś pytania, to jestem gotów odpowiedzieć. Czat w tej chwili jest pusty, ale może coś się pojawiło na bieżąco.